witam serdecznie, Grosik z tej strony, kolejny wypad w teren, łoneczki dzisiaj nad Bugiem, w marczu i tutaj będę sobie dzisiaj działał. Moi drodzy, patrzcie co znalazłem, poroże. Ale mega, kurczę, super. No i już fant dnia jest znaleziony, proszę bardzo. Głupi to masz szczęście, zawsze. Po chwili spędzonej na łące stwierdziłem, że tam jest zbyt gorąco, za dużo owadów i nie wytrzymam zbyt długo, więc przeniosłem się na taki malutki ogród w środku miejscowości i zobaczymy, co ta działeczka mi dzisiaj jeszcze da. Znalazłem taki chyba kawałeczek jakiejś klamerki. Coś tutaj leży w tej ziemi. Zaraz zobaczymy. Jest monetka. Jest monetka. Proszę Państwa, widzicie to co ja? To nie jest kopieja. Chyba to nie jest kopiejka. No właśnie, no właśnie o to chodzi. Dobrze, tylko sprawdzę, co to może być. Co to się kryje? Widzę tutaj. To nie jest kopiejka na pewno. Zaraz namoczymy tą monetkę i wytrzemy tutaj na lajfiku. Zaraz ją umyjemy. Umyjemy. Orzełka widać. Patrzcie, rocznicowa jakaś moneta. 25 lat Ludowego Wojska Polskiego. Znalazłem teraz łódeczkę od Mauserka. Proszę bardzo. I taką kuleczkę znalazłem. Ołowianą, bardzo malutką. Wyszła monetka. 50 groszy z PRL-u. Druga łódeczka od Mauserka wyszła. Proszę bardzo, tylko ta akurat wygięta jest. Znalazłem kolejną monetkę, to będzie perelek, 2 złote, 2 złote z PRL-u, rocznik. Hmm, 79 chyba. Znajomy mi rocznik. Chyba 79. Tak mi się wydaje. No, jest kolejna moneta. Mam kolejną łódeczkę od Mauserka, proszę bardzo, trzecia już dzisiaj. Coś znalazłem. Na początku myślałem, że to jakaś tulejka, ale tutaj jakby był jakiś pierścień wiodący. Widzicie tutaj pierścień wiodący na tym czymś? Patrzcie, zaraz to namoczymy. Albo mnie oczy zawodu już, albo chciałbym widzieć, bo już coś takiego, zaraz. Zaraz to oczyścimy, mam szczoteczkę. No jest jakiś pierścień tutaj. I trafiłem kolejną łuseczkę. I wyszedł pierwszy czubeczek dzisiaj, ołowiany, proszę bardzo, ale chyba coś trafił, bo tutaj spłaszczony jest na końcu.
I znalazłem kolejną łuseczkę. Tym razem mauzerek wyszedł. I mam kolejną łuseczkę z mauzerka. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na końcowe podsumowanie. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, podczas tego wypadu udało się trafić nie tylko jakieś tutaj rzeczy, które namierzyłem wykrywaczem, ale też na oko trafiło się takie oto ładne poroże, proszę bardzo, w całości. Akurat na łące. Później, jak było gorąco, przeniosłem się na działeczkę, tak w środku miejscowości, na taki ogród, który teraz jest jakimś małym polem. I tutaj, jak widzicie, wyszło troszeczkę tych fancików. Mamy jakieś łuseczki, pociski ołowiane, kuleczka tutaj ze szrapnela, kawałek pierścienia wiodącego ze szrapnela, trzy łódeczki, ale ta jedna to jest troszeczkę inna. Prawdopodobnie to jest łódeczka od polskiego mauzerka. Tutaj mamy jakieś trzy monetki z PRL-u, takie o niskich nominałach. To jest nawet fajna monetka, również z PRL-u, ale to jest 25 lat Ludowego Wojska Polskiego, 10 zł, rocznik 1968, jak dobrze pamiętam. I na sam koniec taka ciekawostka, kawałeczek pocisku produkcji radzieckiej oddziała lotniczego o nazwie Szwak. Informacje o tym dziale, jak i w jakich samolotach było montowane, w opisie filmu znajdziecie. A tymczasem tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!